Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie obsługi obszaru Łęk w zakresie komunikacji miejskiej. Drodzy Państwo, ta uchwała jest efektem działań, jakie podjęliśmy jako dzielnica, bo przypomnę, że wnioskowaliśmy do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o pewne zmiany w stosunku do tej remarszrutyzacji, która została wprowadzona 17 listopada. I też efektem naszego spotkania z dyrekcją Zarządu Infrastruktury Komunalnej w sprawie tej najbardziej takiej drażliwej, a więc kwestii zapewnienia odpowiedniej komunikacji Łęgowi. Drodzy Państwo, ja powiem tak, to co zaproponowało nam ZIKiT, w ogóle fakt, że Zarząd Infrastruktury Komunalnej cokolwiek nam zaproponował, stanowi pewne nowum. Jeszcze trwa sesja, przypomnę to po niektórym. Stanowi pewne nowum, no bo niestety w stosunku do innych dzielnic, gdzie były różnego rodzaju wnioski, apele podpisane przez wielu mieszkańców, przez często wiele tysięcy mieszkańców, no niestety nie odnalazły te apele, te postulaty żadnego odzwierciedlenia w decyzjach, w propozycjach przedstawionych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej. No nam się udało wypracować wspólnie z dyrekcją ZIKiT-u pewne rozwiązanie, które, co chcę podkreślić bardzo wyraźnie, nie rozwiązuje wszystkich problemów komunikacyjnych w stosunku do osiedla Łęk. Natomiast no, w stosunku do tej propozycji, która została wdrożona w życie 17 listopada, jest to niewątpliwie krok do przodu. Ja rozumiem obiekcje niektórych, że no, są pewne kolejne oczekiwania w stosunku do zmian w komunikacji miejskiej. Z tym, że musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę Zarząd Infrastruktury Komunalnej zaproponował nam pewne rozwiązanie, a więc to rozwiązanie, które znajdujecie w pierwszym paragrafie uchwały, polegające na tym, że uruchamia się nową linię 193 od Wieczystej do Czyżyny Dworzec, która w części będzie obsługiwała dotychczasową linię 121, która zostanie zlikwidowana, i także utrzymanie linii 113 na trasie Łęk Czyżyny Dworzec. No to jest propozycja, która rozwiązuje część problemów. Nie wszystkie, ale to jest krok do przodu w stosunku do 17 listopada. I oczywiście, ja się zgodzę z tym, że możemy stawiać daleko idące wnioski, bardziej konkretne, bardziej ingerujące w cały projekt remarszrutyzacji, w ten sposób, abyśmy potem mogli przed naszymi mieszkańcami stanąć i powiedzieć, że staraliśmy się zrobić, co mogliśmy zrobić. Natomiast no niekoniecznie tego typu działania będą efektywne. Efektowne być może, ale nie efektywne. Z tego względu, że jeżeli my w tą uchwałę, czy też tą naszą akceptację dla przedstawionej propozycji obwarujemy pewnymi zastrzeżeniami, które nie będą możliwe do realizacji, które będą bardzo konkretne, bardzo poważne, no to być może skończy się tak, że zostanie dotychczasowy układ linii obsługujących Łęga, więc 121 i 113 w takim zakresie, w jakim funkcjonuje dzisiaj, a to w stosunku do tego, co nam zaproponował ZIKiT, jest rozwiązanie dużo gorsze. Stąd też jako zarząd postanowiliśmy przygotować projekt uchwały właśnie opiniujący pozytywnie to rozwiązanie przygotowane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej. I też w tej uchwale mamy takie dwa wnioski delikatne, bym powiedziała, więc jeden tutaj, który pojawił się na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, aby utworzyć przystanek autobusowy przy wylocie ulicy Marii Dąbrowskiej w Jana Pawła II. Proszę? Nie do końca tego miał uwagę. Okej, okay. To był wniosek pana Michała Franczyka, zaraz na ten temat powie więcej. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi wniosek, rozpoczynanie kursu, chodzi o to, żeby zapewnić mieszkańcom no, dojazd do pracy, tym, którzy rozpoczynają pracę o godzinie 6. Tak jak mówię, drodzy Państwo, jest to propozycja, którą dostaliśmy, nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale jest ważnym krokiem do przodu. I ja bym był za tym, żebyśmy uszanowali to, że możemy poprawić warunki komunikacyjne. Nie będzie oczywiście to sytuacja optymalna, natomiast no, warto byłoby jednak popatrzeć trochę szerzej na tą sprawę. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony otwieram dyskusję. Pan Michał Franczyk się najpierw zgłaszał, proszę bardzo. Jeżeli można, nie będę wypowiadał się na temat treści całej uchwały, tutaj już komisja to opiniowała pozytywnie i zakończę, ale jeśli chodzi o punkt pierwszy, oczywiście to było omawiane na komisji. I tutaj bardziej chodziło o drugą stronę, o drugi kierunek, czyli jak widzą Państwo, trasa zaczyna się na Czyżyny Dworzec, więc przy wylocie Marią Dąbrowską nie jest konieczny ten przystanek, bo ten mieszkaniec może sobie dojść na przystanek tramwajowy, bo tutaj chodzi o to, żeby mieszkańców jadących z Łęgu mieli możliwość zatrzymania się przy Jana Pawła właśnie przy wlocie
do Marii Ząbrowskiej, bo poprzedni przystanek jest na ulicy Centralnej, a ostatni jest na... No, czyli jak konkretnie go rozumiem, to będzie poprawka zgłoszona przez Michała? Tak, przystanku autobusowego, albo nawet może to być przystanek na żądanie. Ja nie upieram się, żeby to był przystanek, tylko była możliwość, bo ułatwi to przesiadanie się na tramwaj. Mm-hmm. Bo jest to blisko Jana Pawła, gdzie jest przystanek tramwajowy. Czy to jest zgodne z tą ideą remarszutyzacji, którą proponował ZBiR? Utworzenie przystanku autobusowego przy locie ulicy Marii Dąbrowskiej z Jana Pawła, tak? Czyli na samym początku, ale w tym kierunku do dworca. Ale jak konkretnie, poprawka będzie brzmiała? Bo przy locie. Przy locie. Aha. Przy locie Marii Dąbrowskiej w alei Jana Pawła, tak? Nie. Przy locie. Dobrze, drodzy Państwo, Michał się zastanowi, otwieram dyskusję. Przy locie z Jana Pawła w ulicy Marii Dąbrowskiej. To znaczy przy locie i przy wylocie. Przy zjeździe z Jana Pawła w ulicy Marii Dąbrowskiej. Dla nas też, bo my też tam jeździmy i musimy chodzić do Ronda Krzyżyńskiego na przystanek. No rozumiem Pani Zosiu, ale autobus rozpoczyna trasę na dworcu w Krzyżynach. Czyli nie trzeba już iść na dworzec, tylko można iść prosto na przystanek tramwajowy, który jest pod kościołem. Więc nie uważam, że tu jest zasadne. To znaczy, bo w tej chwili to ja rozumiem, że Pan tu napisał, że przy wylocie. No dlatego chcę to zmienić, bo nie jest to... Przy wylocie. Drodzy Państwo, bo to jest... Proszę Pana... Zjeździe z alei Jana Pawła. Konkretnie punkt pierwszy, bo Ala musi zapisać, bo to jest poprawka formalna. Jeszcze raz, jakby... Przy zjeździe, otworzenie przystanku autobusowego przy wjeździe w ulicę Marii Dąbrowskiej i koniec. Okej, przy wjeździe... Przy wjeździe z Jana Pawła? Przy wjeździe, jeszcze raz, bo jest... Przy wjeździe w ulicę Marii Dąbrowskiej z alei Jana Pawła. Z alei Jana Pawła. I rozumiem analogicznie, uzasadnienie ulega analogicznej zmianie, żeby się odnosiło konkretnie do tego rozwiązania, bo sens jest ten sam, a więc chodzi o powiązanie. Warto wspomnieć w pierwszym punkcie, że to dotyczy linii 193, bo nie ma tej informacji. No to okej, dla linii 193. Przepraszam. Po to, żeby mieszkańcy jadący z Krzyżem mogli się tam przenieść. Czyli dla linii 193, okej. Okay. Jaką trasę będzie miał ten 193? Już Pani Zosiu mówię. 193 będzie jechał tak. Wieczysta, Meissnera, Muńska, Strzelców, Powstańców, Piasta, Kołodzieja, Perkuna, Popelidów, Kruszwicka, Mikołajczyka, Obrońców Krzyża, Alei Róż, Aleja Przyjaźni, Solidarności, Bulwarowa, Jana Pawła, Zachemskiego, Sieroszywskiego, Klasztorna, Lesisko, Niepokalanej Panny Marii, Sołtysowska, Aleja Pokoju, Aleja Jana Pawła II, Medweckiego, Krzyżyny Dworzec. Aha, czyli on tutaj też do nich dojeżdżał, tak? Tak. Do Medweckiego. Tak. Weronika Szenegiewicz, proszę bardzo. Ja chciałam właśnie odnośnie obaw i wątpliwości mieszkańców zauważyć, że starałam się zebrać opinie co do tego, czy mieszkańcy wolą ten wariant, który zaproponował pierwotnie ZBiR, czy ten, który udało nam się tutaj uzyskać. I tak, najwięcej obaw mieszkańców budzi fakt, że ten autobus 193, mając taką długą trasę, może stać w korkach. Ale tak naprawdę przy tym ta propozycja łączy obecną linię 193, która będzie jeździła tak jak jeździ, tylko będzie wydłużona o linię 121. Więc w zasadzie każdy, kto chciałby dojechać, gdybyśmy zostawili ten pierwotny wariant, więc każdy, kto chciałby dojechać tym autobusem do Lesiska i tam się przesiąść, tak samo stałby w korkach. Pytałam mieszkańców, czy potrafią powiedzieć, czy obecnie 193 przyjeżdża opóźnione i o ile w godzinach szczytu. Żadnej takiej opinii nie otrzymałam zwrotnej. I generalnie rzecz biorąc, pomimo tych obaw, to mieszkańcy uważają, no nie jest to oczywiście szczyt ich marzeń, natomiast, że jest to zdecydowanie lepsza propozycja od tego, co było wcześniej, bo likwiduje to przesiadkę na Lesisku, a tam największe korki są na Klasztornej i każdy autobus, którym by chcieli na to Lesisko dojechać, i tak w tym samym korku by stał, więc wychodzi na to samo, czy stałby w korku autobus, którym jadą bezpośrednio, czy autobus, którym się mają przesiąść, co tym bardziej by generowało problemy, bo ten korek mógłby uniemożliwić dotarcie na czas na Lesisko i łapanie autobusu. Natomiast ja się zastanawiam nad jednym, bo nie wiem, czy to jest możliwe po prostu z formalnego punktu widzenia,
ale wydaje mi się, że chyba nie powinno być tym problemu, że jeżeli faktycznie mieszkańcy będą zgłaszać, że w godzinach szczytu, powiedzmy, ten autobus przyjeżdża gdzieś w okolice, nie wiem, Placu Centralnego czy Bulwarowej, powiedzmy, nie wiem, zawsze 15 czy 20 minut opóźniony, czy my możemy w takiej sytuacji zwrócić się z prośbą do Zigitu o urealnienie czasu przejazdu w godzinach szczytu, tak żeby ludzie wiedzieli, o której ten autobus odjeżdża, bo wydaje mi się, że to jest nie da się. A nie, no tak się tylko zastanawiałam, czy to jest możliwe, że oni po prostu planują, że autobus jedzie dłużej w godzinach szczytu niż jedzie dłużej rano. Bo nie wiem po prostu. Natomiast nad tym się zastanawiałam, ale ogólnie rzecz biorąc, opinie pozytywne przeważają i mieszkańcy, no dzięki temu nie będą mieli tej jednej przesiadki, która często zajmowała kilkadziesiąt minut, bo wcale to nie było zsynchronizowane wbrew różnym sugestiom. Także większość mieszkańców pozytywnie to jednak. Dziękuję bardzo Pani Weroniko. Ja tylko, drodzy Państwo, powiem, że co zresztą nie będzie odkrywcze, że najprawdopodobniej z kwestią komunikacji miejskiej będziemy jeszcze zajmować się tą sprawą przez najbliższy rok, bo te wnioski, postulaty będą wpływały do nas. Wiem, że jest teraz kwestia linii 142, a zaraz pewnie wypłyną inne tematy, także będziemy pewnie jeszcze w tym zakresie wiele razy podejmować różne działania. Natomiast chciałbym, żebyśmy podjęli tą uchwałę z tego względu, że to rozwiązanie jest na chwilę obecną lepsze niż obecne. Natomiast jeżeli będą konieczności usprawnienia tego rozwiązania, to myślę, że można, ale w kolejnych krokach. Także najpierw chciałbym, żeby Zigit to wprowadził, żeby się po prostu nie wycofali z tej propozycji. Żebyśmy ich nie zniechęcili do tej otwartości, którą jak na razie wykazują w stosunku do naszej dzielnicy. Pani Bożena Stanek, proszę bardzo. Ja chciałam jeszcze taką zwrócić uwagę, że no, nie jest wszystko tak różowo, bo jest zlikwidowane połączenie z Placem Centralnym i na osiedle handlowe, gdzie dzieci chodzą do szkoły do 91. I naprawdę jest likwidowana, obecnie jest likwidowana autobus linii 163 i gdy dziecko jedzie, no obecnie, bo przedtem 127, ale obecnie 113, przesiada się oczywiście na centralnej tutaj, przy szkole jakby, no bo nie jedzie już do Ronda, bo by musiało przez Rondo przechodzić. I jak ucieknie autobus, bo jedzie tylko 174 jest połączenie, to czeka 22, nie pasuje. Nie pasuje jakoś tam. Ale 22 jest po tej samej trasie na tym odcinku, co autobus 174 i jest autobus. Ale czasowo nie wiem, jak to wygląda, jak po prostu ucieknie ten jeden autobus, to się czeka 25 minut. Drodzy Państwo, Pani Bożena Stanek teraz mówi. Ja tłumaczę, bo wiadomo, że przedtem dzieci do szkoły, które jechały, bo ja mówię o szkole najbardziej, wyjeżdżały nawet za 28 do szkoły i zdarzały, bo autobus z Łęgu, czyli na zalęczu ulicy, do szkoły 91 jechał gdzieś. No to 15 minut tego, że można było za 20 jadąc do szkoły autobusem zdążyć na handlowy. A teraz 15 po 7 wychodząc, bo jest taki autobus, 15 po 7 i dziecko ledwo zdąża do szkoły. Tego jeszcze się musi przesiadać i dziecko nie idzie samo, tylko właśnie zaangażowane, no nie wiem, wszyscy są zaangażowani w takiej sytuacji. Dlatego tylko chciałam zwrócić uwagę, nie wiem, myśmy prosili na zarządzie, bo to nie jest tak, że tego, że powrotu na ten plac centralny podobno nie ma. Nie wiem, będziemy jeszcze próbowali. Ja miałam zagłosować jakby, bo muszę to powiedzieć radnym, zagłosować o tyle przeciwko, bo ten cały z tej strony nie spełniał wszystkich tych oczekiwań mieszkańców, ale zagłosuję za, bo chcę po prostu wykazać taką wolę, że chciałabym, żeby te autobusy, bo obecnie mieszkańcy nie mogą pojechać, bo pierwszy autobus według teraz jedzie 5:20, a według propozycji z Zigitu 113 pojedzie dopiero 6:18, o ile się nie mylę, ale tak.
i po prostu na szóstą godzinę nie jest w stanie nikt dojechać do szkoły. Jest jakaś paranoja, że prawie pół do siódmej autobus w tygodniu zaczynał pójść. A w drugą stronę też, bo jedzie pierwszy teraz, obecnie jedzie autobus 113 w Wrocław Czyszyna, jedzie pierwszy 5:40 i w żaden sposób mieszkańcy nie zdążą tym autobusem na szóstą godzinę do pracy. Dlatego jest taka propozycja, żeby właśnie wcześniej 5:20 rozpoczynał. I ja bym bardzo prosiła, żeby na to właśnie zwrócić uwagę, że nacisk, że, żeby to wyegzekwować. No jak to będzie, no to już w miarę ci mieszkańcy będą zadowoleni. Dziękuję bardzo Pani Bożeno, dziękuję bardzo za głos. Pan Piotr Nowak, proszę bardzo. Ta propozycja jest o wiele lepsza, ale i tak jest beznadziejna. No, wydaje mi się, że autobus jedzie naokoło, zamiast jeździć tak starą trasą. Tak mi się wydaje. No, wydaje mi się, żeby wrócić do tego, co było. No ale nie chcą wrócić do tego. Wszystko się da. Jak się zdziwicie, nie da, no to... Drodzy Państwo, ja powiem tak. Znaczy ja te wszystkie głosy rozumiem, bo tak jak mówię, chcę podkreślić, to nie jest rozwiązanie, które rozwiązuje wszystkie problemy komunikacyjne. I oczywiście, my możemy dzisiaj tej uchwały nie przyjąć, możemy podjąć uchwałę w brzmieniu, że wnioskuje się o przywrócenie dotychczasowego rozwiązania. Tylko, drodzy Państwo, efekt będzie taki, że będzie funkcjonowało to rozwiązanie, które jest. A więc nie będzie poprawy nawet tej niewielkiej, nie gigantycznej, bo ja mam świadomość, że ona nie jest wielka, którą wnosi linia 193 i to zaproponowane rozwiązanie przez ZIGI. Oczywiście możemy próbować dalej, tylko tak jak chcę podkreślić, drodzy Państwo, wszystkie inne dzielnice zostały potraktowane w ten sposób, że nie uwzględniono generalnie żadnych wniosków. Natomiast no, nam przedstawiono pewną propozycję i myślę, że w związku z tym, że ZIKIT wykazał w tym zakresie pewną otwartość. Oczywiście nie pełną, takie jakbyśmy oczekiwali. Natomiast no, musimy zgodzić się na to, co nam zaproponowano, bo to jest krok do przodu. Dlatego ja byłbym zwolennikiem za tym, żebyśmy taką uchwałę przyjęli. Tyle z mojej strony. Pani Weronika i potem pan Witold Dekiel. Ja jeszcze chciałam, dla tych, którzy byli może nie do końca wiedzą, jak jeździły wcześniej autobusy w Łęku, to ten autobus 193, ten planowa trasa, pokrywa jakby w całości tę trasę, którą miał ten autobus 113 wcześniej. Tylko jest dłuższa odstępy z tym połączone. Natomiast on ją pokrywa, więc w zasadzie te wszystkie postulaty, które znalazły się w tej petycji mieszkańców, zostały spełnione i mają bezpośredni dojazd do tych wszystkich punktów w Kucie, o którym wnioskowali, dokładnie w Mielnicz. Bo to była kwestia autobusu dawnego 113, obecnie 121 i ta szkoła jedna nie była obsługiwana przez ten autobus, tylko przez drugi autobus, który wcześniej nazywał się 121, a teraz nazywa się 113 i nie jedzie na plac centralny, tylko jedzie na... Natomiast pan Wójcik powiedział, że tego nie zmienią, bo on dublował trasy tramwajów. Bo mają bilety czasowe, nie wszyscy mają... Drodzy Państwo, ale po kolei zgłaszamy się. Tak jak nam zaproponowali, albo zostawić to, co jest, bo takiego by dostać. No po prostu takiego by dostać. Dziękuję bardzo Pani Weroniko. Pan Witold Dekielski zgłaszał się do głosu, proszę. Ja mam po prostu taką propozycję, żebyśmy tę uchwałę przyjęli, skoro ona jest krokiem do przodu, a jeżeli dla nas jest ona krokiem niewystarczającym, to po prostu należy zabiegać dalej, aby ten stan dalej zabiegać, skoro to dla nas jest ciągle mało. Ale idźmy do przodu, nawet jeżeli to ma być krok niewielki, a nie po prostu krzyczmy dookoła, że my chcemy robić wielki skok. No. I dlatego do przodu nie pójdziemy. Dziękuję bardzo. Natomiast panie... myślę, że można rzeczywiście w tej uchwale na przykład tą adnotację na przykład jakoś zauważyć. Po prostu apelujemy o to, żeby w miarę na przykład możliwości, które się będą z czasem pojawiać, żeby na przykład nie miała intensywność tych połączeń drogowych. Znaczy, drodzy Państwo, chciałbym przyjął w tym brzmieniu, bo... I skończmy tutaj. Dokładnie. Znaczy, ja bym przyjął w tym brzmieniu, natomiast jeżeli będą kolejne oczekiwania, a myślę, że będą, no to będziemy ten temat jeszcze próbowali załatwić. Natomiast o co chodzi? No teraz musimy popatrzeć na ten cel doraźny, krótkofalowy, który chcemy osiągnąć, a więc uruchomienie linii 193,
A więc poprawienie część komunikacji. Jeżeli to uruchomią, a uruchomią to w lutym, jeżeli zaakceptują to rozwiązanie, no to będziemy walczyli o kolejne rozwiązania. Z tym, że no, najpierw zróbmy pierwszy krok do przodu, a nie tak jak dobrze powiedział pan przewodniczący, skok. Byli tacy, co kiedyś wykonywali skok dialektyczny. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy. Pani Bożena Stanek, proszę. Jeszcze będziemy starać się, żeby po prostu pasował autobus na msze święte. Było swego czasu, to było prawie dwie kadencje chyba temu, czy półtorej, czy tego, dopasowaliśmy autobus do mszy świętej, był co drugą mszę pasował, czyli na cztery msze pasował autobus, a teraz nie pasuje. I dlatego o to też będzie nie. Dziękuję bardzo pani Bożeno. Pan Maciej Kotarwa, potem pani Ania Moksa. Akurat się spóźniłem w tym punkcie. Czy mógłbym prosić jeszcze raz o przybliżenie trasy linii 193? Mhm, oczywiście. Ja powiem, że nie wyraziłem decyzji, ale proszę o zakończenie dyskusji. Czyli wniosek formalny padł, zgłoszenie. Rozumiem, wniosek formalny jest głosowany przed dyskusją, dlatego też poddam pod głosowanie najpierw wniosek formalny. Jeżeli on nie przejdzie, odczytam przebieg trasy panu Maćkowi. Jeżeli przejdzie, poddam pod głosowanie i pan dyskusji, Maciej będzie mógł sobie odczytać później. Najpierw poddaję pod głosowanie wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Kto z państwa radnych jest za zamknięciem dyskusji? 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Jedna osoba. Oj, to drodzy państwo, błąd w liczeniu, no bo nie może być 20, a Jurek nie głosował. Rozumiem, czy byłeś za zakończeniem? Nie, no tak, to nie głosował. Nie, drodzy państwo, jeszcze raz, bo wtedy byśmy uzyskali wynik 22 radnych, a tyle radnych nie ma ta dzielnica. Drodzy państwo, jeszcze raz, kto z państwa radnych jest za przyjęcie wniosku o zamknięcie dyskusji? Proszę o podniesienie ręki, proszę o dokładne policzenie głosów. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? 18 było za. Drodzy państwo, jeszcze raz poddaję pod głosowanie. To pani Bożeno. No mogło się wysłać. Drodzy państwo, kto jest? Jeszcze raz. Drodzy państwo, to trzech razy sztuka. Kto jest za? Drodzy państwo, kto jest za zamknięciem dyskusji? Proszę o podniesienie ręki. Do ułatwienia rachunku. Ja już jestem za, dowiedziałem się. To nie jest łatwiej, Jerzy, teraz. Ile? Ja pożegnę, nie podnosi. 18. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Dwie. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie. Rozumiem, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu, ma do tego prawo. Drodzy państwo, w związku z czym zamknęliśmy dyskusję, panie Macieju, trasę można zapoznać się po sesji z dokumentów. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały, ale zanim to uczynię, najpierw poddaję pod głosowanie poprawkę pana Michała Franczyka. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Chodzi oczywiście o to, tam poprawić ten wlot z wylotem. 21 za. Czy ktoś jest przeciw? Ręce zostały z głosowania, rozumiem. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Drodzy państwo, w związku z czym poddaję pod głosowanie cały projekt uchwały wraz z poprawką. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie, przepraszam. 19 za. 19 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu? Dwie osoby. Dziękuję bardzo. Przyjęliśmy uchwałę po burzliwej dyskusji.